Redakcję Arendotiu wspiera sklep Oleole. Elektronika w internetowej cenie. Ten bonusowy materiał jest uzupełnieniem filmu Oko w oko z Game Boy Camera na kanale Arendotiu. Przed obejrzeniem zachęcam więc do zapoznania się z tym poprzednim, ale hej, zrobisz jak uważasz. Naszą wycieczkę zaczynamy od ekranu tytułowego, gdzie wita gracza podbijający parkiet Mario. Nie wszyscy wiedzą, że jest to ekran interaktywny. Wciskając strzałkę w górę lub w dół, kontrolujemy prędkość animacji. Po wciśnięciu A przeniesieni zostajemy do menu głównego gry. Żadna z funkcji nie jest opisana, wszystko trzeba odkryć eksperymentując. Zanim wybierzemy którąś z opcji, wciśnijmy Start, gdzie znajdziemy wyglądający jak układ słoneczny ekran konfiguracyjny. Tu podać możemy swoje imię, płeć, datę urodzenia i podejrzeć swój unikatowy identyfikator. Te dane przekazywane są osobom, z którymi wymieniamy się zdjęciami. Druga opcja to rejestr. Zlicza, ile zrobiliśmy zdjęć, ile usunęliśmy, ile wysłaliśmy innym konsolom, ile otrzymaliśmy od innych z podziałem na płeć nadawcy, a także liczbę wydrukowanych fotografii. High score to tablica najlepszych wyników we wbudowanych minigrach, o czym więcej za moment. A opcja credits, która powinna wyświetlać listę autorów, pokazuje domyślnie sławną już w kręgach Arendotiu animację w akompaniamencie fajnej muzyczki. Do prawdziwych napisów końcowych da się dokopać. To pierwszy z ukrytych sekretów gry. Metodę poznacie za chwilę. Dobrze, wróćmy do menu głównego. Pierwsza funkcja aparatu to shoot, czyli robienie zdjęć. Jej wybór otwiera menu w stylu japońskiego RPGa. Ojej, opcja shoot mówi sama za siebie, tu możemy robić fotki. Strzałka w górę i w dół kontroluje jasność obrazu, lewo i prawo jego kontrast. Wciśnięcie select otwiera opcje zaawansowane. Flip obraca obraz lustrzanie bądź ustawia go do góry nogami. Shutter pozwala na prymitywną kontrolę migawki z czterech schematów, bądź ustawia ją w tryb automatyczny. Palette pozwala obrócić barwy lub zamienić miejscami odcienie szarości zdjęcia. Dither daje opcję usunięcia rozpoznawalnego krzyżowego wzorka, który symuluje większą liczbę barw i gradientów, przeplatając ze sobą kolory. Cofając się do menu i wybierając items, znajdziemy dwie przydatne funkcje dodatkowe dla aparatu. Samowyzwalacz, umożliwiający opóźnienie wykonanego zdjęcia od 1 sekundy do nawet 25, oraz opcję timelapse, która robi zdjęcia w różnych odstępach czasu od 1 sekundy do nawet godziny między fotografiami. Ekran Magic pozwala cykać fotki z różnymi filtrami. Trick lenses to efekty pokroju rozciąganego obrazu, lustra czy zdjęć złożonych z kilku mniejszych. Montaż to opcja podobna, ale robi zdjęcia w kilku częściach, co pozwala na przykład połączyć czyjąś głowę z tułowiem innej osoby. Opcja panoramy mówi sama za siebie. Można dzięki temu połączyć, a potem wydrukować w całości cztery zdjęcia połączone w jedno, ustawiając je w poziomie lub w pionie. Funkcja ta jest bardzo prymitywna i zakłada, że użytkownik sam idealnie ułoży sobie kadr, a jedynym ułatwiaczem jest pojawiająca się z boku krawędź poprzedniego zdjęcia, do którego sami musimy dopasować kolejne. Game Face to funkcja pozwalająca umieścić naszą własną, piękną, uśmiechniętą twarzyczkę w minigrach dostępnych w dalszych trybach. Nintendo wróciło później do tego pomysłu, na przykład na 3DS-ie, gdzie można było zeskanować się do minigry Face Raiders. Czas na powrót do menu RPG, gdzie przedostatnim już guzikiem jest Check, szybka przeglądarka wykonanych zdjęć. No i opcja ostatnia, Run, którą kojarzy chyba każdy. Jej wciśnięcie wyświetla obrazek, który informuje, że przekroczyliśmy równik, ale co kilka podejść zamiast tej grafiki pojawia się jedna z przerażających, zedytowanych twarzy pytająca: przed czym uciekasz? Albo nie wygłupiaj się. Opcja ta nie służy do niczego innego oprócz dawania koszmarów biednym dzieciakom.
Nareszcie czas na drugi ekran menu głównego. Opcja Play zrealizowana jest dość niecodziennie, bo to menu udające grę. Po jej wybraniu odpala się nintendowski klon Galagi. Na samym początku na ekranie pojawiają się dwa lub trzy statki. Strzelanie pociskiem w ten po lewej odpala minigrę numer 1, w ten po prawej grę numer 2, ten środkowy ze znakiem zapytania to gra numer 3, którą należy najpierw odblokować. Jak? Jeśli nie strzelimy w żaden ze statków, odfruną i rozpocznie się minigra numer 4. Pozostaniemy w świecie Space Fever. To właśnie zdobywając tu 2000 punktów odblokujemy grę numer 3. No ale skoro jesteśmy już przy Space Fever, to prosty, zapętlający się shoot'em up. Rozwalamy statki i zdobywamy punkty. Mamy tylko jedno życie. Co kilka fal przeciwników atakuje nas jeden z trzech bossów, którymi, no bo oczywiście, są fotografie deweloperów. Pozostałe gry odpalające się po wyborze odpowiedniego statku to kolejno Ball, czyli remake klasycznej gry z Game & Watcha. W menu możemy sobie wybrać muzykę na tło i jedną z trzech twarzy, dwie fabryczne lub tą ustawioną w menu Game Face. Zastępuje ona twarz pana Game & Watcha. Gramy do upuszczenia pierwszej piłeczki. Druga minigra to raczej zabawka. DJ zawiera z jakiegoś powodu całkiem kompetentny sekwencer do tworzenia własnych pętli muzycznych złożonych z kilku pojedynczych dźwięków. Nie mam pojęcia, czemu ktoś włożył tyle pracy w coś tak skrzętnie ukrytego w odmętach menusów. Może to pozostałości jakiegoś innego, skasowanego projektu. No i nareszcie sekretna gra numer 3. Run, Run, Run to tytuł polegający na jak najszybszym wciskaniu przycisków, żeby dotrzeć do mety przed ścigającymi się z nami ptaszkiem i kretem. Ukończenie wyścigu w czasie poniżej 22 sekund odblokuje prawdziwe napisy końcowe aplikacji. Widzicie? Mówiłem, że jeszcze do tego wrócimy. Zanim dotrzemy do trzeciej opcji w menu głównym, musimy jeszcze rzucić okiem na sekretne menu czwarte. Wciśnięcie Select na ekranie głównym otworzy zasobnik z dodatkowymi narzędziami. Opcja Doodle pozwala malować po zdjęciach lub naklejać na nie naklejki. Do wyboru jest bogata pula literek, symboli, animowanych buziek, postaci z Mario czy Pokémonów, bo to właśnie na ten moment w czasie przypada eksplozja ich popularności. Opcja Link pozwala na drukowanie większej liczby zdjęć naraz bądź przesyłanie fotek między konsolami. Special to menu pozwalające na dodanie cech specjalnych wykonanym fotografiom. Na przykład hotspoty to punkty na zdjęciu tworzące hiperłącza z innymi zdjęciami. Mogę, ja was proszę, umieścić hotspot na nosku potatka i skonfigurować go tak, żeby jego naciśnięcie odtwarzało dźwięk i przenosiło użytkownika na inne zdjęcie z wybranym efektem przejścia. Drugi przycisk w zakładce Special pozwala tworzyć kolaże poprzez łączenie ze sobą fragmentów fotek. Czwartą odnogą menu narzędzi są funkcje edycji. Wybranie chmurki z napisem Album pozwoli wygodnie usuwać i kopiować zdjęcia. Natomiast chmurka Animation umożliwia stworzenie krótkiego filmu, gdzie do każdej klatki przypisać można którąś z fotek. Jest to narzędzie zaskakująco potężne jak na bajer ukryty gdzieś w kącie programu i pozwala chociażby na zapętlanie fragmentów filmu, by tworzyć w ten sposób animacje dłuższe niż dostępne kilkadziesiąt klatek. No i nareszcie zajrzeć możemy do menu ostatniego. Na ekranie View zobaczyć możemy wykonane przez siebie zdjęcia. Do każdego obrazka przypisać można jedną z kilkunastu ramek, dopisać komentarz widoczny na osobnym podekranie, skorzystać ze skrótu do funkcji stemplowania i malowania. Z tego miejsca fotki mogą być też usuwane lub drukowane. Fotografie wizualizowane są w formie folderu z 30 miejscami i podpisane jako album A. Ale przesuwając kursor odpowiednio daleko w prawo, znajdziemy też sekretny album B, w którym znajduje się kolejne 30 zdjęć. Tym razem zaprogramowanych na twardo przez Nintendo, nie da się ich usunąć. Co więcej, na starcie zobaczyć można tylko kilkanaście z nich. Pozostałe trzeba odblokować, a gra nie mówi nam, jak to zrobić. Są to głównie grafiki, które przydają się w animacjach czy fotomontażach, ikonki eksplozji, tabliczki, na których można umieszczać napisy, ale również inne dziwactwa czy obrazki z nintendowskimi ludkami. Odblokowanie tych ukrytych nie jest proste. Niektóre wymagają rzeczy dość ekstremalnych, jak zdobycie 1000 punktów w grze Ball.
W menu View można też puszczać wykonane fotki w formie pokazu slajdów. Wciśnięcie przycisku Select pozwoli wybrać muzykę w tle lub opcję losowania kolejności wyświetlania. I to już chyba wszystko. Udało nam się przebrnąć przez gigantyczne menu pełne wszystkich funkcji aparatu. I o nie, moi drodzy, to jeszcze nie koniec naszej podróży. Aparat Game Boy Camera wydany został w Japonii, Ameryce i Europie. Wersje zachodnie są względem siebie praktycznie identyczne, ale model japoński to kopalnia mniejszych i większych różnic. Wydawać by się mogło, że skoro to tylko program do robienia i obróbki zdjęć, wystarczyłoby go jedynie przetłumaczyć. Ale okazuje się, że przeniesienie programu oznaczało dla studia również jego pełną lokalizację. Wiele odniesień do japońskiej kultury zastąpiono bardziej naszymi odpowiednikami. W innych miejscach pozmieniano pewne rzeczy, wydawać by się mogło, bez większego powodu. Zmian są setki, dlatego zahaczę tutaj o tylko kilka z nich. Już ekran tytułowy zdradza zauważalne różnice. Sprzęt sprzedawany był w Japonii pod nazwą Pocket Camera, stąd też inny logotyp, ale przy okazji wschodni model wykorzystuje też zupełnie inną animację, dużo bardziej moim zdaniem przerażającego, tańczącego Mario. Dlaczego? Któż wie? W menu głównym odwrócono kolejność przycisków do cykania i oglądania zdjęć, robienie fotek jest teraz po prawej stronie, a przyciski są bańkami, a nie prostokątami. Pod menu albumu w japońskiej wersji programu pojawia się duży napis Sporadic Vacuum, który jest podobno ksywką jednego z deweloperów. Usunięto go z wersji zachodnich. W albumie B pojawia się sporo innych zdjęć niż na zachodzie. Wiele z nich, zawierających japońskie napisy, usunięto z oczywistych powodów i zastąpiono bardziej uniwersalnymi obrazkami. Niektóre ekrany tytułowe zostały całkowicie przestylizowane. Ekran animacji był w Japonii anime dziewczynkom, u nas mocno spoważniał. Podobnie jak ekran tytułowy gry Run Run Run, który... widzicie sami. Zmieniła się nawet lekko rozgrywka Space Fever 2, gdzie pierwszy boss gry, dziwaczny gruszkowy plastuś w Japonii, zamieniony został na ludzką twarz w wersji zachodniej. Ogólnie wersja zachodnia gry została trochę ugrzeczniona, wiele straszniejszych aspektów oryginału zostało wysterylizowane, czego przykładem może być zakładka Special, która na zachodzie pokazuje Mario w bolidzie, podczas gdy w Japonii małą scenkę rodem z koszmaru. Straszno. Jak i straszne są twarze z komunikatów o błędach i opcji run w RPG-owym menu, które różnią się między sobą, między regionami. Jeżeli chcielibyście zobaczyć każdą jedną maleńką różnicę między wydaniami zachodnimi a wschodnimi wraz z tłumaczeniami napisów, to fantastyczną robotę w dokumentowaniu zmian zrobiła społeczność The Cutting Room Floor. Link do ich porównania znajdziecie w opisie tego materiału. I w ten sposób przebrnęliśmy przez najbardziej niepotrzebnie rozwleczony interfejs świata. Gratulacje! Jednak nie da się ukryć, że gdyby nie takie nietuzinkowe podejście projektantów, dziś nie wspominalibyśmy tego akcesorium w ten sam sposób. Prawda? Do usłyszenia!